Siemaneczko, witam was w kolejnym odcineczku. W dzisiejszym, no niestety, troszeczkę pogadamy. No nie będzie za bardzo roboty, ponieważ omówimy, jakie są plany, co jak i poruszymy kilka tematów. No miałem ponagrywać coś z MRF-a, mianowicie zrobić jakąś jazdę. No niestety zainteresowanie nie jest za duże. Dużo osób pisze, no ale no, każdy praktycznie chce wymieniać się za coś, a niestety mnie interesuje gotówka, ponieważ turbo projekt sam się nie zrobi. No i taka jest właśnie sytuacja. No cały czas pada, no może nie leje, nie wiadomo jak, no ale pada cały czas, a w taką pogodę to aż się jeździć nie chce. No i każdy by chciał tego MRF-a najlepiej za 3000 zł, ponieważ więcej nie warta, nie opłaca się za takie pieniądze i tego typu sprawy. Już nasłuchałem się, naczytałem się wiadomości. Oczywiście mnie to nie rusza. Jak wy też tak uważacie, to tak uważajcie. No, kupcie sobie takiego za 3000. Oczywiście nie mówię, że wszystkie są złe, bo czasami się trafiają okazje naprawdę, ale przeważnie tak jest. A propos sprzedaży motorów, będziecie chcieli, no to nagram wam ogólnie moje spostrzeżenia. No niestety jestem posiadaczem grupy na Facebooku. Widzę tam ogrom postów, ostatnio troszeczkę mniej ich akceptuję, ponieważ mam dwóch modelatorów, którzy naprawdę robią bardzo dobrą robotę. Odciążyli mnie i to niemiłosiernie, za co muszę wam na odcinku podziękować. A na grupę tak samo was zapraszam, link na dole w opisie pod filmem poświęconej pitbajkom. Czyli jak będziecie chcieli, to wam o tych pitbajkach coś opowiem, ponieważ bardzo, ale to ogrom akcji było taki, że no, na przykład widziałem oferty, no takie po, teraz już akurat się ceny podmienia, ale w granicach 4000, bardzo fajny pitbike, widać ewidentnie, że zadbany przez kogoś. Zero, praktycznie zero zainteresowania. Pitbike za 3000, 3,5 w granicach 3000. Takie niemiłosierne zainteresowanie było, że szkoda gadać, nie wiem czemu. No i totalne padło, widać po zdjęciach, tylko że no widocznie nie wszyscy to widzieli. No i sprzedał się zaraz, moment się sprzedał. No i co się okazało? Zaraz kupiec do mnie wypisuje. Problemy ze skrzynią, problemy z tym, problemy z tamtym, nie chce chodzić, coś z gaźnikiem, śruba przekręcona w gaźniku od regulacji, to zrąbane, tamto zrąbane. Tylko chciałbym wam powiedzieć, żebyście zwracali uwagę przy zakupie. Oglądali dobrze, nie napalali się, tak samo jak na przykład do mnie by ktoś przyjechał, nie napalajcie się, obejrzyjcie dokładnie i wszystko i ewentualnie wtedy dopiero decydujcie się, czy kupujecie, czy nie kupujecie. No. Tyle. Nie no, pewnie namieszałem, kurde. Nagram wam kiedy może odcinek. Zobaczymy, jaki będzie wasz odzew. Więc kończmy to. Kolejnym tematem będzie, jak po tytule, Turbo Projekt. Wybaczcie mi za ten nieporządek na stole, ale niestety w ostatnim czasie bardzo dużo się działo. Doszedłem do wniosku, że zaczynamy Turbo Projekt 140. Jakie mam plany? Plany są takie, żeby wyciągnąć z tego silnika w granicach 15 tysięcy, no dobre, dobrze ponad 10 tysięcy, do 15 tysięcy około obrotów. No będzie wysoko się kręcić, mam taki plan, żeby tak zrobić, żeby w granicach do około 15 tysięcy, może się uda, no to kupię jakiś obrotomierz, się zamontuję, ale takie są plany, żeby się kręcił naprawdę kolosalnie wysoko. I ile do ładowania? Myślę 1,5 bara. Zobaczymy, czy się uda osiągnąć. No nie jestem w stanie wam powiedzieć, czy się uda, ale jest duża szansa. Po moich przemyśleniach, obliczeniach, takich w głowie mniej więcej, jak to tam będzie wyglądać. Jest szansa, że 1,5 bara osiągniemy, ale zobaczymy, no nie mówmy na razie hop. Taki jest kierunek, taki jest plan. Zobaczymy. Jak będzie chodzić konkretnie, będzie moc, będzie kurde zapierdzielać. Jedziemy na hamownię, jedziemy na hamownię. Myślę, że ponad 20 uda się wyciągnąć z niego, z tego silnika. Około 20 koni, że się uda wyciągnąć. Jak wyciągniemy 20, to będzie sukces. I dalej to będzie pod górkę, ponieważ no niestety myślałem, że się uda tego MRF-a szybciej sprzedać.
ale się nie udaje, więc no niestety będę musiał improwizować. Miał iść tutaj inny zapłon, jakiś super lekki wpaść, jak najmniejsze magneto, żeby były jak najmniejsze opory podczas wkręcania się, żeby jak najszybciej weszedł na obroty, bo nim szybciej wejdzie, tym szybciej się turbo wstaje, tym szybciej złapie boosta i leci, nie? Głównie o to chodziło, żebym nie miał laga przy kręceniu manety. Co do gaźnika, gaźnik myślę, że wpadnie tutaj Mikuni 25 albo się pobawię w coś innego, nie wiem. Chciałbym tutaj nie dokładać, ewentualnie wpadnie tutaj gaźnik PVM26 z Turbo Loncina. No nie wiem, muszę się dobrze zastanowić nad tym, tak wam szczerze powiem. No tamten gaźnik już jest modyfikowany skrótcem, więc jest duża szansa, że zamontuję ten zestaw. Oczywiście będę musiał zastosować też tutaj większy rozprężnik, żeby mieć duży zapas. Czego? No to się dowiecie, jak skończę ten projekt i będę wam tłumaczył, jak ja to tutaj rozwiązywałem wszystko po kolei, jak według mnie to działa i czemu to działa, mimo tego, że ma nie działać. No i tyle, no. Gaźnik no, większy, magneto mniejsze, zapłon oczywiście przestawimy, tym razem troszeczkę będę musiał się zagłębić, bo w Loncinie zrobiłem metodę prób i błędów na czuja, ale trafiłem, tak powiem wam, że trafiłem w Loncinie i lepszy zegar będzie trzeba kupić, taki dokładniejszy, nie wiem, wakumetr albo coś takiego, coś dokładniejszego, takie żeby dokładnie nam pokazywało to doładowanie i żeby była skala do 1,5 bara. Tak do 1,5 bara, żeby było na skali, nie? No, tak myślę. Nie wiem, czy wakumetr ma chyba do 1 bara, więc kurde, będzie ciężko, bo się będzie przekręcał. Chociaż będzie ta wskazówka strasznie latać na tym zegarze dużym, to się wam może to spodobać. No nie wiem, musicie napisać mi na dole w opisie pod filmem, na dole w komentarzu pod filmem, nie wiem, czy iść w jakiś zegar typowo pod turbo, czy wakumetrem się bawić, nie? Będzie tam dokładnie pokazywało to podciśnienie i kiedy wchodzi naciśnienie, ponieważ nie ukrywajmy, że te zwykłe zegary to nie są tak przy tym granicach tego zera, nie są tak strasznie responsywne, te tańsze, nie mówię o tych droższych. Co do silnika, jak to będziemy rozwiązywać z silnikiem? W Loncinie się udało, więc zastosujemy ten sam manewr w głowicy od 140. Mianowicie żaden Z40 tutaj nie wpadnie, ponieważ nie, zależy mi na szybkości też zamykania się zaworów, żeby to się kręciło naprawdę wysoko, to nie mogę tutaj wsadzić Z40, ale zrobimy kanał, ten mój porting WRC Style, pójdziemy troszeczkę też w kruciec, bo widzę, że efekt jest zarąbisty. Ale pójdziemy też w kruciec, żeby wydłużyć, no żeby się lepiej to jeszcze paliwo mieszało. Wtedy będę mógł podkręcić troszeczkę bardziej mieszankę, więcej podać. Im lepiej się wymiesza, tym większa moc będzie, nie? Przy mniejszych zużyciach paliwa. O. Nie będzie to szło w wydech. O to mi chodzi, żeby nie szło mi to paliwo w wydech. Czemu mi chodzi o jak najlepsze mieszanie się paliwa? Ponieważ jak się paliwo zbyt dobrze nie wymiesza, nie zdąży mi się spalić w cylindrze, zostanie wywalone przez wydech i będzie mi gotować turbinę, nie? A turbina nie jest chłodzona cieczą, no i będzie problem taki właśnie. Jak zawsze mówię, nigdy tego, co mówię, nie bierzcie na jako kurde jakaś wyrocznia. Ja też się czasem mylę, czasem się od was uczę. Nie od każdego. Jest tam taka jedna osoba, co mnie ostatnio zdenerwowała troszkę, ponieważ zero argumentów i narzuca mi swoje doktryny, że muszę to zrobić turbo, zrobić przed gaźnikiem, ponieważ inaczej to nie będzie działać. Nie ma takiej opcji. W motorsporcie wszędzie robią tak, jak ona mówi. Nikt nie robi tak jak ja. Nikt! Dosłownie nikt tak nie robi. I tyle. I teraz wam też mogę powiedzieć, że skoro jakby wszyscy robili tak samo i nikt by się nie wyłamywał,
to tak naprawdę dalej byśmy byli w epoce kamienia łupanego i wszyscy by, kurde, no, no wiecie o co chodzi. Jakby nikt nie wyłamywał się, nie próbował czegoś innego, to dalej byśmy byli w epoce kamienia łupanego. Według tej osoby wszyscy muszą robić tak samo. Nikt nie może robić inaczej, bo tak w książkach piszą i to wszystko. Tyle, dobra, bo ja nie jestem dobry za bardzo z takiego tłumaczenia i zaraz coś pokręcę i znowu będą hejterzy mi wypisywać, kurde, że się mylę, że wprowadzam ludzi w błąd. Jeśli macie jakiś lepszy pomysł, możecie wy napisać w komentarzu, chętnie zobaczę, posłucham, przeczytam. Może macie jakieś lepsze pomysły, może zastosuję, a może nie. Kto wie? Więc ja się z wami żegnam. W tym tygodniu ruszamy. Mam nadzieję, że już w następnym odcinku. I tyle. Do następnego. Na razie, trzymajcie się. Hej! Będzie moc. Będzie się działo. Zachęcam do subskrypcji kanału. We'll be right back.